Dzień dobry Państwu, Joanna Wysocka. Witam w piątek 20 sierpnia i zapraszam na wydarzenia. Za półtora roku w Suwałkach powstanie hotel Aquilon. Dość ekskluzywna placówka ma być atrakcją turystyczną miasta. W hotel zamieni się zabytkowa kamienica, wcześniej należąca do nadleśnictwa, a od kilku lat do zakładu elektroniki Suwar. Wejście będzie w odtworzonym przejeździe brannym. Będzie przeszklona ta ściana i tu będzie recepcja umieszczona, jednocześnie z wejściem do restauracji. Do restauracji będzie można wejść zarówno od strony bulwaru, jak i z tego miejsca. Chociaż budowa jeszcze się nie rozpoczęła, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, począwszy od struktury organizacyjnej i nazwy. Aquilon w mitologii rzymskiej to bóg i uosobienie wiatru północnego. Kojarzy się z Suwalszczyzną. Zaczyna się na literę A, to dobre ze względów marketingowych. Zastrzeżone jest już logo i domeny internetowe, a nawet indywidualny krój pisma, jakim hotel będzie się posługiwał. Wiele prac zostało już wcześniej na etapie przygotowawczym zrobionych. Mam nadzieję, że hotel został przemyślany w każdym szczególe i uda nam się stworzyć to, o czym marzyliśmy. Lilianna Sadowska, ekonomistka, prowadzi z mężem zakład elektroniki. Jakie były powody do zainteresowania się hotelarstwem? Pierwszym z nich był fakt posiadania kamienicy w bardzo pięknym, urokliwym miejscu, która niezwykle się nadaje na utworzenie właśnie tam miejsca do odpoczynku, restauracji. Drugim czynnikiem była potrzeba, według mnie, utworzenia miejsc noclegowych o wyższym standardzie. Taką grupą docelową, o której myślałam, gości naszego hotelu byliby być może biznesmeni przyjeżdżający. Lilianna Sadowska jest znaną podróżniczką. Oprócz Australii zwiedziła cały świat. Marzyła, żeby w Suwałkach stworzyć miejsce, do którego chciałoby się wracać i miło spędzać w nim czas. Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie do tradycji miejsca, do lokalnych wzorów dekoracyjnych, do okresu, z którego pochodzi kamienica. Wystrój wnętrza będzie nawiązywał do początku XX wieku i będzie to styl klasycystyczny, charakterystyczny dla tego miejsca. Przy pomocy historyków Lilianna Sadowska odtworzyła dzieje atrakcyjnie położonej nieruchomości przy Kościuszki i rzece Czarnej Hańcz. W XIX wieku była to własność generała Goneckiego, którego spadkobiercy urządzili tu młyn, zniszczony podczas I wojny światowej. Sama kamienica zbudowana była w latach 1907-1911. Po odrestaurowaniu zmieni się nie do poznania. Gdyby nie brak miejsca na zainstalowanie drugiej windy dla personelu i towaru, spełniłaby wszystkie wymogi hotelu czterogwiazdkowego. Obiekt nie będzie duży. Przygotujemy 10 pokoi. Zgodnie z wymogami kategoryzacji będzie to hotel trzeciej kategorii i hotel ten będzie dodatkowo wyposażony w gabinety odnowy biologicznej, w małą salę konferencyjną, dostosowaną do wielkości obiektu. Nie ma możliwości powiększenia tego budynku, jednak od strony wschodniej dobudowujemy restaurację otwartą na bulwar z wyjściem nad rzekę Czarną Hańczę i ciąg magazynowo-kuchenny. Inwestycja w hotel jest kapitałochłonna, pochłonie około 6 milionów złotych. Niemal połowę kosztów sfinansuje Unia Europejska. Po analizach ekonomicznych stwierdziliśmy, że własnymi środkami nie jesteśmy w stanie zrealizować tak dużego zadania. I w ubiegłym roku przygotowywałam wniosek o dotację unijną, zakończony pozytywną oceną. I w wyniku postępowania otrzymaliśmy znaczne wsparcie ze środków unijnych, sięgające 49% inwestycji. W najbliższych latach w Suwałkach ma powstać kilka hoteli, w tym renomowanych światowych sieci. Perspektywa większej konkurencji nie przeraża. Suwałki są miastem, który ma wielki potencjał turystyczny i jeśli powstaną tu liczne atrakcje, hotele, turystów będzie więcej. Także sądzę, że jest to czynnik, który nie będzie mi szkodził, tylko wręcz odwrotnie będzie wspierał, bo globalny trend przyjazd licznych gości sprzyja wszystkim hotelarzom będzie sprzyjał. Już w ubiegłym roku kamienica przeszła badania geologiczne, archeologiczne i prace architektoniczne. Dokonaliśmy rozebrania zbędnych i zużytych obiektów komórek garaży. I do budowy
przystępujemy we wrześniu tego roku. I potrwają kilkanaście miesięcy. Uroczyste otwarcie hotelu, który będzie zatrudniał 15 osób, zostało zaplanowane na styczeń 2012 roku. Na Melinie Bezdomnych doszło do kłótni i bójki. Życie stracił 55-letni mężczyzna. Aresztowano czterech podejrzanych. To, że mężczyzna nie żyje, współlokatorzy stwierdzili nad ranem. W środę z rana ciało mężczyzny znalazł w wynajmowanym w suterenie pomieszczeniu kolega nieżyjącego mężczyzny. Powiadomieni o zdarzeniu mundurowi natychmiast podjęli działania procesowe. Rozpytano domowników, sąsiadów co do okoliczności śmierci mężczyzny. W wyniku tych wstępnych ustaleń policjanci zatrzymali do sprawy cztery osoby, w tym właściciela posesji. Trudno było ustalić przebieg zdarzenia. Wstępne pytania i przesłuchania wskazują na to, że... Pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki i dalsze okoliczności tej sprawy wyjaśniamy, jakie następstwa były tej całej sytuacji, tej kłótni, do której doszło między mężczyznami. Wszystko wskazuje na to, że... To zatrzymany 21-latek zadał drewnianą pałką cios w głowę ofiary. Badania histopatologiczne analizuje prokuratora i to ona przedstawi zarzuty w tej sprawie. Niewykluczone, że może to być nawet zarzut zabójstwa. Rok szkolny zbliża się nieubłaganie. Zakupowe szaleństwo w księgarniach oznacza dramat dla portfeli rodziców. Ceny od lat idą w górę. Nie inaczej jest z przyborami szkolnymi. Coraz droższe podręczniki na nowy rok szkolny to nie nowość dla rodziców. Nie mają jednak wyjścia. Płacą i płaczą. Czy są na pewno bardzo wysokie, w związku z tym kupuję podręczniki używane. Aha, tylko i wyłącznie, tak? To znaczy to, co jest jestem można w stanie dostać, to kupuję używane. W dobrym stanie. Jest różnica w stosunku do ubiegłych lat? To znaczy... Ceny wzrosły? Ceny wzrosły, tak. Według księgarzy ceny podręczników wzrosły o kilka procent. Najbardziej książki antykwaryczne mają powodzenie, ale druga klasa gimnazjum, nowa podstawa programowa i trzeba kupić książki nowe. Komplet nowych książek dla gimnazjalistów kosztuje od 600 do 800 zł, a dla licealistów od 850 do nawet 1000 zł. Dla uczniów podstawówek zaś od 350 do 700 zł. Te, które muszą kupić nowe, to kupują. Które są używane, to czekają jeszcze, bo cały czas przynoszą. A ćwiczenia kupują, bo muszą kupić. Najdroższe są podręczniki do języków obcych. Razem z ćwiczeniami w gimnazjach i szkołach średnich około 100 zł, a w podstawówkach około 60. Wysokie ceny sprawiają oblężenie antykwariatów. Niektóre przyjmują książki tylko na wymianę. Inaczej jest w antykwariacie przy placu Piłsudskiego. Klienci i sprzedają i kupują, także nie, że tylko na wymianę, ale także chcą i kupić. Sprzedają i kupują. W dwie strony. Znaczy my w ogóle nie prowadzimy teraz sprzedaży na wymianę, tylko kupujemy co nam potrzeba i sprzedajemy to, co klienci potrzebują. O ile w przypadku podręczników możemy kupować używane, tak przybory muszą być zawsze nowe. Co roku zmienia się na nie moda. Jeżeli to są z modnymi naklejkami, to wtedy jest drogo bardzo, ale wtedy i wtedy też jest tak, że jest i taki sam tornister, i taka sama saszetka, i taki piórnik, i torebka na buty, i jakaś tam torebka na śniadanie, i bidon do picia. I to się wszystko gromadzi, tak. Czyli rodzice chętnie kupują, rozpuszczają swoje dzieci? Rodzice widzę, że tak, są skłonni do tej mody, tak się przystosować. Wcześniej wśród dziewczynek szalała moda na wszystko w kolorze różowym. Wciąż popularne są rzeczy związane z wizerunkiem Hannah Montana. To jest wszystko od A do Z. Z przyborników to wszystko jest Hannah Montana, zeszyty też, temperówki też, nawet na ołówkach jest. A chłopcy o co pytają? Chłopcy to aby tak, aby ciemny, aby jakiś raper, jakiś tam coś takiego, aby to było ciemne i z jakimś takim dość mrocznym motywem. Najgłębiej do portfela muszą sięgać rodzice, którzy mają kilkoro dzieci w wieku szkolnym. Tutaj mam jednego do gimnazjum, to jest koszt książek 450 zł, plus wiadomo plecak, no około 1000 zł, jakby wszystko zliczyć. Ja kupuję najczęściej w księgarni, tak to powiem, bo ja mam dwóch jeszcze młodszych chłopaków i...
część książek się powtarza i wtedy one zostają już dla tych młodszych. Rodzice wydają setki, nawet tysiące złotych na wyprawkę szkolną dla swoich pociech. Zakupowe szaleństwo potrwa jeszcze przynajmniej do połowy września. Czwarty z rzędu mecz na swoim boisku zremisowali piłkarze Wigier. Ich środowy mecz z okocińskim Brzesko zakończył się bezbramkowym wynikiem. Szanse na pierwsze zwycięstwo w sezonie Suwalczanie będą mieli już w tę niedzielę, kiedy podejmą Sokół Sokółka. Padający w pierwszej połowie deszcz, mało sytuacji strzeleckich, przeciętny poziom spotkania. Okocimski, który we wcześniejszych trzech meczach zdobył tylko jeden punkt, przyjechał do Suwałk bez 8 kontuzjowanych graczy. Remis na wyjeździe bardzo więc gości ucieszył. Drużyna w przekroju tego startu takiego słabego będzie się rozkręcać coraz bardziej. Myślę, że to spotkanie, które tutaj żeśmy rozegrali, daje jakiś optymizm. Stworzyliśmy kilka sytuacji, próbowaliśmy rozegrać tą piłkę, natomiast w takim składzie, jakim przyjechałem, nie mogłem sobie pozwolić na otwartą grę z Wigrami Suwałki. Musiałem pozwolić zawodnikom z Wigier rozgrywać tą piłkę w linii defensywnej. Natomiast nastawiliśmy się na kontrataki i w pierwszej połowie mieliśmy kilka też możliwości do strzelenia tej bramki, natomiast no, nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. Do gości już tradycyjnie niestety należał początek spotkania. Starali się oni zagrozić bramce Karola Salika. Marnowali okazję, ale to Suwalczanie przed własną publicznością mieli w tym meczu zdecydowanie dominować. Założenia były, żeby tutaj zdobyć 3 punkty na jesień w tej lidze. Pierwsze 3 punkty zwycięskie dla nas. Jednak sytuacja boiskowa, która zaistniała między tam 25 a 30 minutą, 35 trzeba było szybko to skorygować. Z boiska musieli zejść kontuzjowani Damian Sobolewski i Kamil Lauryn. Wigry miały jednak swoje szanse. Po podaniu Sebastiana Świerzmińskiego dobrze w polu karnym znalazł się Daniel Ołowniuk, ale nie trafił do bramki. Do sytuacji strzeleckiej nie doszedł też gracz Wydas Mikulenas. Znowu Ołowniuk popisał się dryblingiem, ale nie zdołał wykończyć akcji. Wreszcie Sebastian Świerzbiński rozpoczął atak, ale po jego uderzeniu swoimi umiejętnościami popisał się bramkarz z Brzeska. Dwie sytuacje, które Daniel Ołowniuk ma, to jedno musi strzelić. W takim zespole drugiej ligi no, potrzeba zawodnika nam, który by wykańczał sytuację sam na sam. I to było dzisiaj po prostu widać, że te sytuacje... Mimo, że on stwarza sytuację, chłopcy mu, koledzy z boiska podają, wychodzi na sam, nie umie tego w jaki sposób spożytkować dla dobra zespołu, ale też rozumiem to, bo gramy co 3 dni. Mnóstwo kontuzji w suwalskim zespole. Na domiar nieszczęść od 80 minuty Wigry grały w dziesiątkę, bo za drugą żółtą kartkę z boiska został wyrzucony Rafał Darda. Przed meczem byłbym niezadowolony, ale po spotkaniu po 10 minutach jestem zadowolony i na pewno tutaj dziękuję swoim piłkarzom za walkę do końca, mimo że w takie warunki pogodowe gramy co 3 dni, na pewno gdzieś to zmęczenie u nich jest widoczne, ale na pewno za ten punkt trzeba im dzisiaj podziękować. Zespół Wigier wzmocnił 24-letni Rosjanin Andrii Usaczew, ostatnio występujący w Wetrze Wilno. Powinien on zadebiutować już w tę niedzielę, 22 sierpnia. O godzinie 17 Wigry w derbach województwa zmierzą się z Sokołem Sokółka, Beniaminkiem drugiej ligi. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa w poniedziałek. Do widzenia.